Dzień dobry, kończymy rundę jesienną na naszym obiekcie. Został nam jeszcze jeden mecz w Mszczonowie, natomiast dzisiaj zakończyliśmy grę na własnym boisku. Wygrywamy 3-0 z Unią Warszawa, z czego bardzo się cieszymy. Unia w ostatnich trzech kolejkach notowała dwa remisy i zwycięstwo, tak więc podchodziliśmy do tego meczu pełni koncentracji, skupienia. Jak też się okazało, pierwsza połowa 0-0, w drugiej dopiero przełamaliśmy grę obronną Unii. W pierwszej połowie mieliśmy już kilka bardzo dobrych sytuacji, które powinny zamienić się na bramkę, no ale nie zawsze nie można mieć wszystkiego, tak więc spokojnie czekaliśmy na swoją szansę. Tak też rozpoczęliśmy drugą połowę, w 48 minucie otworzyliśmy wynik, później rzut karny. Kolejny rzut karny, który powinien zamienić się na bramkę, no niestety nie było to dobre wykonanie rzutu karnego, uspokoilibyśmy tym samym wcześniej mecz, natomiast później trzecia bramka i już troszeczkę więcej spokoju. Nie graliśmy być może dzisiaj tak, jakbyśmy sobie tego oczekiwali, tak jakbyśmy chcieli, ale nie ma co wybrzydzać, są trzy punkty, jest pewne minimum, poniżej którego nie schodzimy, tak więc to jest dla nas najważniejsze. No i mamy lidera, mamy przynajmniej na kilkanaście godzin pozycję lidera. Oczywiście skupiamy się przede wszystkim na dobrej grze, na rozwoju zawodników, ale jeżeli przytrafiło nam się te 10 zwycięstw, to będziemy tego skrupulatnie pilnowali i starali się w tym czubie tabeli być na dłużej. Dziękuję.